Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Piątek-Szaneski, jestem kapelmistrzem naszej wspaniałej orkiestry i witam Państwa na dzisiejszym koncercie, wyjątkowym koncercie z okazji właśnie Święta Miłości. Przechodząc do meritum, bo mamy dla Państwa dosyć dużą dawkę muzyki, mam do Państwa takie małe pytanie. Czy wśród Państwa są osoby zakochane? Otóż to. Myślę, że z czystym sumieniem mogę zapowiedzieć pierwszy utwór. Zakochani są wśród nas w wykonaniu wokalistki Oli Zasady. Zapraszam do wysłuchania. Przeniesie nas w sumie niedaleko do Nowego Jorku. Paul Anka i pieśń o pięknej Dianie. Pieśń Diana w wykonaniu orkiestry Bentley. Thank you.
ma różne oblicze. Czasem jest to miłość prosta, można by powiedzieć jak struna. Spotykamy ją wszędzie, trafia się tak po prostu. Czasem jest bardzo skomplikowana, a czasem wręcz zakazana. Wysłuchajmy teraz utworu Can't Help Falling in Love with You w wykonaniu Wiktorii Zawadek. Miłość. Jednym ze sposobów jest taniec. A tych tańców, których, że tak powiem, ten temat miłości dotyczy, no jest kilka, prawda? Mamy takie na przykład pasodoble, ale taniec bardzo namiętny. Ale mamy również tango. I tego tanga wysłuchamy właśnie dzisiaj w wykonaniu orkiestry dętej. Tango La Comparsita. Także zapraszam do wysłuchania. Kto ma róże, proszę skorzystać. I oczywiście, jeśli ktoś ma takie życzenie, zapraszamy do tańca. Thank you.
to jest z tą miłością? Kiedy ona się w tej głowie naszej rodzi? Kiedy ona się pojawia? Myślę, że wszyscy zawsze na początku mamy jakieś marzenia. Jak ten nasz wymarzony mężczyzna będzie wyglądał? Jak ta nasza wymarzona kobieta będzie wyglądać? Zawsze wszystko zaczyna się w głowie od marzeń. Musimy sobie wymyślić, prawda? Czego chcemy, co byśmy potrzebowali. Często też nie wiemy, prawda, czego dokładnie potrzebujemy. Natomiast na to pytanie postara się odpowiedzieć nasza kolejna wokalistka, Nicola Zygon, w utworze Wymyśliłam Ciebie. Zapraszam do wysłuchania. Zaprezentować Państwu utwór Josha Grobana You Raise Me Up. Utwór, który opowiada po prostu o miłości i który pokazuje, jak ta miłość właśnie potrafi uskrzydlić. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
Szanowni Państwo, czy takie pytanie, czy miłość jest nam pisana? Czy samotność jest nam pisana? Czy to wynika może z naszych decyzji podjętych w życiu? Nie zupełnie. Różnie to bywa, prawda? Z tą miłością jest nie bardzo nieprzewidywalna. Natomiast myślę, że nie tylko ja, ale głęboko wierzę, że zawsze gdzieś czeka ktoś. I piosenkę o tym właśnie tytule wykona dla Państwa Lena Ruta. Zapraszamy do wysłuchania. Thank you.
czasem, jak to w życiu, zdarzy nam się pokłócić, zrobić coś niedobrego naszej drugiej połówce. Często tego bardzo żałujemy, prawda? Natomiast miłość, myślę, że pokonuje wszystko i jest ponad wszelkimi granicami, barierami. I dlatego wysłuchajmy teraz piosenki Miłość Ci Wszystko Wybaczy w wykonaniu Nikoli Oberskiej. Walc Barbary z Nocy i Dni w wykonaniu orkiestry Dęty. Thank you.
Chwyci nas choroba, różnego też rodzaju. Czasem zdarzy się jakieś nieszczęście. Ale, szanowni Państwo, miłość jest ponad tym wszystkim. Natomiast to zadam Państwu inne pytanie. Czy mają Państwo w kieszeniach swoich spodni lub w torebkach telefony? Oczywiście. Dzisiaj to troszkę zmora naszych czasów, prawda? No właśnie. Bardzo często bez telefonu bylibyśmy jak bez ręki, prawda? Używamy ich w różnych sytuacjach i są nam wręcz niezbędne. A jak często używamy tych telefonów, żeby zadzwonić do swojej drugiej połówki i powiedzieć jej: kocham cię. Często Państwo to robią? Fantastycznie. No to w takim razie wysłuchają Państwo teraz piosenki pod tytułem I Just Called to Say I Love You w wykonaniu Oli Zasady. Zapraszam do wysłuchania. No sound.
przed Państwem wystąpi jedyny solista, instrumentalista podczas dzisiejszego koncertu. W utworze pod tytułem My Secret Love Song, jednoznacznie związany z miłością, wystąpi przed Państwem Szymon Księżyk na trąbce i postara się przybliżyć Państwu, czym dla niego jest miłość. Zobaczymy. Miłość jest lekiem na całe zło, to takiej piosenki właśnie teraz wysłuchamy. Jesteś lekiem na całe zło w wykonaniu Nikoli Zygoń i naszej instruktorki, nauczycielki śpiewu Magdaleny Cyposz. Zapraszamy. Thank you.
Przenosimy się na słoneczną Copacabanę, gdzie miłość i pożądanie aż kipi ze wszystkich ludzi. Orkiestra Czadu, Copacabana. Thank you.
bardzo często piękno tkwi w prostocie. A patrząc na nazwę, na tytuł tej kolejnej piosenki, która zostanie za chwilę wykonana, kojarzy mi się właśnie piękno w prostocie. Więc proste, a jakże piękne wyznanie miłości. Kocham Cię, kochanie moje, w wykonaniu Pauliny Cudak. Zapraszam do wysłuchania. Dotychczas dzisiejszego dnia granych oczywiście utworów.
Będzie to koncert. Concerto d'amore. Koncert ku chwale miłości. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania. Thank you.
Potrzeby w życiu, potrzeby finansowe, rodzinne, różne potrzeby. Ale to, czego tak naprawdę potrzebujemy w życiu i czego każdy z nas pragnie, i to myślę, że piękne podsumowanie dzisiejszego koncertu, że to właśnie miłość. I o tym właśnie będzie finałowa piosenka w wykonaniu Pauliny Cudak i naszej nauczycielki śpiewu Magdaleny Syposz. Piosenka pod tytułem All You Need Is Love. Wokalistki będą wspomożone przez naszych trębaczy. I mam nadzieję, że wszyscy z Państwa, jak również orkiestra, dołączą się i razem wspólnie będziemy śpiewać All You Need Is Love. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Dziękuję za przybycie, dziękuję wszystkim wykonawcom i zapraszam na kolejne koncerty. All you need is love. There's nothing I can make that can be made. No one can.
Paula Zygon, Aleksandra Zasada, Nikola Oberska, Wiktoria Zawada, Jena Ruta, Paulina Cuda i podbatuta Macieja Plątka Czarnackiego Orkiestra w składzie Weronika Skiba, Jessica Marczewska, Magdalena Gęsikowska, Aleksandra Gęsikowska, Małgorzata Romanowska, Alan Skiba, Weronika Smażyńska, Patryk Cipliński, Dawid Kacia, Mikołaj Golik, Antoni Sosnowski, Szymon Księżyk, Maksymilian Masłowski, Natalia Waszczak, Franciszek Świąt, Szymon Szymański, Antoni Pacia, Weronika Mikun, Filip Druciarz, Michał Wychowaniec i Wiktor Skiba.